Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Wracamy z kolejnym odcinkiem Zarychty na Solo, już 38. Mam nadzieję, że teraz się wreszcie trochę rozpędzę, bo za tydzień w środę zaczynam urlop i wtedy na pewno nie będzie podcastów przez jakiś czas. Ale na razie chciałbym wrócić do tego, co zacząłem jakiś czas temu, czyli do przegadywania kolejnych drużyn, które zakończyły już swój off-season, bądź prawie zakończyły. No i dzisiaj pora na drużynę, której kibiców w Polsce raczej nie ma, czyli Atlanta Hawks. Ale mimo wszystko jest to drużyna, którą trzeba ogadać, bo to jest drużyna, która ciekawie się zaczyna przebudowywać. Zobaczymy, co z tej przebudowy wyjdzie. Tak więc Hawks przede wszystkim stawiają w tym roku na tankowanie i na rozwój. To jest drużyna, która będzie mocno inwestować w swoich młodych zawodników. Stąd też niektóre ruchy transferowe, których dokonali, jak chociażby właśnie oddanie Denisa Schrödera do Oklahoma City Thunder, żeby zrobić miejsce na pozycji numer 1. Wybrali bowiem w drafcie Treya Younga, gościa, który będzie ich docelową jedynką, taką jedynko-dwójką, troszkę niższą wersją Stepha Curry'ego. Young bardzo dużo rzuca za 3 punkty, nieźle penetruje strefę podkoszową, natomiast no jeszcze trochę musi poprawić się pod kątem fizycznym. Jest jeszcze trochę za mały, za słaby, żeby rywalizować w NBA, natomiast do tego będzie miał najbliższe 2-3 sezony, podejrzewam, kiedy Hawks będą budować dopiero się na przyszłość, chyba że coś się wydarzy innego i szybciej pójdą do przodu, bo przecież mają już kilku ciekawych zawodników w swoim składzie. Także Trae Young to jest pierwszy zawodnik, którego wzięli w drafcie, drugi to Omari Spellman. Za dużo o tym zawodniku nie wiem, natomiast tego, co sobie wynotowałem, oglądając go w lidze letniej, to taki walczak. Taka trochę gorsza wersja Tristana Thompsona, jeśli chodzi o walkę podkoszową, natomiast jego plus jest taki, że rzuca za 3 punkty. Ma skuteczność ponad 40%, także to jest zdecydowanie jego przewaga i to, co go wyróżni, może mu dać minuty w rotacji. Zresztą o minuty w rotacji Hawks w najbliższym sezonie raczej trudno nie będzie, bo rotacja póki co jest dość krótka. Myślę, że zostanie wzbogacona jeszcze kilkoma zawodnikami, którzy no, w normalnych okolicznościach NBA by się nie załapali. I w związku z tym będą mieli ci gracze szansę w najbliższym sezonie się trochę pokazać. Jeśli chodzi o to, jakich zawodników pozyskali w trakcie tegorocznego off-season, no to zrobili dwie wymiany. Pierwszą było pozyskanie z Brooklyn Nets Jeremiego Lina. I Lin przychodzi, żeby być może trochę mentorem dla Treya Younga, bo przecież Lin swoje przeszedł w tej lidze, tak? On nie został wybrany w drafcie przez D-League, kilka drużyn, które go zwolniło, do tego całej Linsanity w Nowym Jorku, później dobrego kontraktu w Houston, znowu spadku w dół w Lakers, odbudowy przez Hornets i kontuzji ostatnio, niestety bardzo poważnych w barwach Nets. Więc Lin ma naprawdę ciekawą historię za sobą, widział wszystko praktycznie w NBA, więc będzie w stanie być dobrym mentorem dla Younga, o ile rzeczywiście takim mentorem będzie chciał być, a Young będzie chciał mieć takiego mentora. Lin przychodzi na tylko jeden rok tak naprawdę, bo ma jeszcze ostatni rok swojego kontraktu podpisanego z Brooklyn Nets. Zarobi w tym czasie 12,5 miliona. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak jak mówię. Ciekawy jestem, jaka będzie rola Lina. Jeżeli on będzie zdrowy od samego początku, czego mu zdecydowanie życzę, to myślę, że on może być pierwszym rozgrywającym drużyny, a Young będzie powoli wprowadzony z ławki. No chyba że trenerzy od razu zdecydują, że warto Younga od razu ogrywać duże minuty w końcu sezonu i tak jest spisany na stratę, jeśli chodzi o zwycięstwa, o walkę o zwycięstwa. Drugi gracz, którego Hawks wyciągnęli, no to już omawiałem to kilka odcinków temu, kiedy ta wymiana z Carmelo Antonem miała miejsce, czyli Justin Anderson, wyciągnięty z Philadelphia 76ers, zawodnik na pozycję garda, między 2 a 3, gość, który będzie dużo wjeżdżał w pomalowane, który będzie dobrze biegał do kontrataku, nic specjalnego, jeśli chodzi o dużą przyszłość w barwach Hawks, natomiast też nie jest zawodnikiem, który będzie wielką dziurą, więc mam wrażenie, że nie najgorszy ruch, tym bardziej, że to także jest roczny kontrakt za 2,5 miliona. No i teraz tak, jeśli chodzi o wolnych agentów, podpisano dwóch. Pierwszy to Alex Len, którego zdecydowali się pozbyć Phoenix Suns, zrezygnowali z praw do niego, no i Hawks bez problemu podpisali go, nie za wysoką kwotę, bo to jest 8,5 miliona za 2 lata.
Co ciekawe, bez opcji, więc chcą przez 2 lata się przyjrzeć Ukraińcowi i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Len wcale nie ma gwarantowanych minut. Będzie musiał o nie powalczyć chociażby z Dwayne'em Dedmonem. No, oczywiście jego problemem największym jest to, że nie rzuca za 3 punkty, więc kto wie, być może w najbliższym sezonie zobaczymy, jak Len do swojej gry dokłada rzut za 3 punkty, co właśnie chociażby rzeczony Dedmon w poprzednim sezonie zrobił. To może być zatem zadanie dla Lena na najbliższy sezon, żeby znaleźć kolejną rzecz, która pozwoli mu utrzymać się w NBA na dłużej niż tylko do 2020 roku. No i drugi zawodnik, którego podpisali na rynku wolnych agentów, to Vince Carter. Carter bowiem kontynuuje swoją grę w NBA, chce dalej się bawić koszykówką. Tym razem będzie robił to w Atlancie, tam jeszcze go nie było. Oczywiście kontrakt jest minimalny dla zawodnika z jego doświadczeniem, jest to kontrakt roczny. Carter powiedział wprost, że nie jest w NBA po to, żeby ścigać na siłę pierścienie, tylko chce po prostu dalej bawić się koszykówką. No i tak też będzie robił w barwach Atlanty Hawks. Też może być ciekawym partnerem, kolegą, mentorem, być może, znowu to słowo mentor używam, ale gościem, który na pewno może się podzielić niejednym doświadczeniem z młodymi zawodnikami, których jest sporo w drużynie. Właśnie, jeśli chodzi o przyszłość, bo wiadomo, że Hawks będą starali się przez draft wzmacniać w najbliższych latach, no po tym sezonie mają kolejnych graczy, którzy mogą odejść, tak? Po pierwsze, no ci, którzy zostali ściągnięci teraz, czyli Carter, Lin i Justin Anderson są na ostatnim roku kontraktu, bądź tylko w jednym roku kontraktu, ale z obecnego składu jeszcze jest kilku zawodników, którzy też mogą za chwilę z tej drużyny odejść, no bo ostatni rok kontraktu ma Dwayne Dedmon, podobnie Tyler Dorsey. Nie wiadomo jeszcze, co będzie z Kentem Bazemorem, który ma opcję na sezon 19-20 za 19 milionów dolarów, więc to jest jeden znak zapytania. Ale to też pokazuje, że Hawks mogą być za chwilę znowu elastyczni na rynku wolnych agentów i mogą za rok próbować kogoś przejąć. Oczywiście nie spodziewam się, że to będzie jakieś głośne nazwisko, raczej wyciąganie zawodników, tak jak kilka lat temu miało to miejsce z Paulem Millsapem, czyli gracza, którego oni uważają za potencjalnego All-Stara, któremu mogą zapłacić niezłe pieniądze i później wypromować. Więc tego typu ruchu bym się spodziewał, no bo nie włączą się do walki o żadnego Duranta czy tego kalibru zawodników. No i jak to będzie wyglądać w najbliższym sezonie? Tak sobie rozpisałem rotację wstępnie i no zdecydowanie idziemy w młodość, tak? Bo pierwsza piątka może wyglądać na przykład Trae Young, Kent Bazemore, Torian Prince, John Collins i Dwayne Dedmon, czyli bardzo młoda, perspektywiczna piątka, w której no wydaje mi się, że teraz kluczowi będą 3 gracze, czyli Young, Prince i Collins, bo rozwój każdego z nich będzie teraz istotny. Torian Prince już pokazał w poprzednim sezonie, że potrafi się nieźle rozwinąć, coraz częściej był tym kluczowym strzelcem w ataku. John Collins jako debiutant pokazał się, że ma 2 bardzo dobre rzeczy, jeśli chodzi o środkowego, czyli bloki, dobra obrona obręczy i rzuty za 3 punkty w ofensywie. Do tego nieźle gra też na pick and rollu, więc może być tu bardzo dobrym uzupełnieniem dla Trae Younga. Bo zarówno może to być pick and roll, jak i pick and pop, więc tu będzie miał dowolność wyboru. No i ci dwaj już trochę doświadczeni też po przejściach w NBA, czyli Bazemore i Dedmon, którzy będą uzupełniali tą piątkę. Z ławki będą wchodzić tacy gracze jak Jeremy Lin, właśnie Justin Anderson, DeAndre Bembry, który też mam wrażenie jest dla niego ostatnia chwila, żeby w NBA pozostać. Ewentualnie Vince Carter, no ten wybrany w drafcie Omari Spellman, no i 2 podkoszowych białych, którzy mam wrażenie będą sobie przeszkadzać, czyli Plumlee i Alex Len. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, nie obiecuję sobie wiele jeszcze ze strony Hawks, raczej będzie to sezon skazany na tankowanie, sezon skazany na rozwój zawodników, być może nawet w trakcie rozgrywek przejmowania jakichś niewygodnych umów z innych drużyn, a następnie zwalnianie tych graczy z kontraktu i pozwolenie im wejść na rynek wolnych agentów w trakcie jeszcze sezonu. Bardzo możliwe, że Hawks w ten sposób podejdą, żeby mieć jeszcze większą elastyczność w najbliższe lato, czyli w lato 2019. Ok, to tyle jeśli chodzi o Hawks. Wyszło niecałe 10 minut dzisiaj. Dzięki za to, że byliście, że posłuchaliście i mam nadzieję, że jutro wrócę z kolejnym podcastem. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.